Dzień dobry, tu ja mówię, w takim letnim odzieniu, ale już mi te różne te mrówki, nie wiadomo co łazi po nogach. Przepraszam, może za mało estetyczny widok, ale trzeba sobie jakoś radzić, bo człowiek wychodzi z chałupy i jest natychmiast, ma prysznic, tylko że z własnego potu. A jesteśmy też w takim miejscu, gdzie nie jesteśmy za często, o. No ale stara tu wydarła te wszystkie zielska, oddzieliła ziarno od plewy i tak widzę, że się czai, przestępuje z nogi na nogę, może byś tam pokazał, jak ja tu ciężko pracuję. No, to pokazuję, a Państwo ocenicie, czy to jest, nadaje się w ogóle, żeby ludziom pokazywać, czy nie. No, drugą aluzję, jaką wyczułem, to tą mini kosiareczką tutaj pod kaszarką zaczęła walczyć, no to jest taki sygnał, że w ogóle przydałoby się wykosić. Nie, nie, dziękuję, na razie. Będę się starał unikać tej przyjemności. Proszę Państwa, no ale unikać poważnych decyzji, kluczowych decyzji, które przełożą się na wynik wyborów prezydenckich dłużej, partia opozycyjna największa unikać nie może, bo zakończy się to tragedią. Ja nie chcę nikogo straszyć, ale naprawdę jest to, proszę Państwa, ostatni dzwonek i zacznijmy od podstaw, czyli od terminów i chronologii. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu. Wybory muszą być ogłoszone najwcześniej na 100 dni przed, czyli 3 miesiące z hakiem. Czyli 3 miesiące z hakiem przed końcem kadencji. No ale też 75 dni to jest drugi próg. Czyli najpóźniej na 75 dni przed końcem kadencji. Oznacza to, że najbardziej prawdopodobny termin wyborów to będzie czerwiec. I z tym, że o terminie wyborów będzie decydowała koalicja 13 grudnia, z tego co kojarzę to, i pamiętam, to marszałek Sejmu ogłasza termin wyborów, no to będzie no ciekawe właśnie. To jest taki człowiek, który się po raz kolejny kompromituje prawnie, teraz składa zawiadomienie do prokuratury w związku z nałożeniem kary porządkowej na posła, jakoś wcześniej nie zauważył, przez panią Krystynę Pawłowicz, jakoś wcześniej nie zauważył, że została nałożona kara na Kaczyńskiego bez uchylenia immunitetu, a nawet Szczerba mu groził doprowadzeniem przez policję na posiedzenie sądu. Ja nie będę się na temat tych kwestii prawdy wypowiadał, bo to już niedługo zostanę Matczakiem albo innym colem. To jest tak na marginesie, no ale on może występować też we własnej sprawie, bo nie mamy tu już ostatecznej decyzji, czy on będzie ostatecznie kandydatem na prezydenta, czy nie będzie. Także w tej kwestii wszystko jest w rękach koalicji 13 grudnia. Oni na pewno wybiorą taki termin, jaki będzie im odpowiadał, no ale to też są szczegóły. Proszę Państwa, co to oznacza? No to oznacza, że czas najwyższy zrobić generalne porządki w partii i wyłonić kandydata. No ktoś powie, że przecież Andrzeja Dudę, kandydaturę Andrzeja Dudę ogłoszono w listopadzie i nic się nie stało. No prawdopodobnie też tak będzie teraz, bo te kandydatury, one nie tylko w PiS-ie nie są jasno dookreślone, jak to mawiają komentatorzy w mediach, ale podobne problemy mają wszystkie frakcje. W PO nadal nie wiadomo, kto tam będzie w Koalicji Obywatelskiej kandydatem, czyli ja absolutnie nie wykluczam kandydatury Tuska, ale to wszystko będzie zależało, jak mu się osobiste życie polityczne potoczy. Przepraszam, poprawię trochę mikrofon, bo jest tutaj grupa taka stała techniczka, która zwraca uwagę na jakość dźwięku. Pozdrawiam. Przepraszam. No to był jednocześnie test. Także, szanowni Państwo, to nie jest tylko problem PiS-u, no ale mnie problemy innych formacji niespecjalnie interesują. Jak również nie pałem jakąś wielką miłością do PiS-u z różnych powodów, natomiast staram się podchodzić jak zwykle racjonalnie do wszystkiego i wiem jedno. Jeśli prezydentem zostanie ktoś z formacji 13 grudnia, no to mamy pozamiatane, a już w wymiarze sprawiedliwości to całkowicie. Dlatego jeszcze raz powtórzę, ostatni dzwonek, aby uporządkować problemy w PiS-ie i mam, proszę Państwa, prostą receptę. Bo ja wiem, że do polityków można apelować takim głosem na puszczy. Albo mówił dziad do obrazu. Więc mam jeden argument do Was, panowie i panie z PiS-u. Jeśli nie weźmiecie się w kupę, nie skończycie z tymi żenującym praniem brudów na zewnątrz, co miało miejsce chociażby w Małopolsce, a tam jak w Soczewce ujawniły się te wszystkie problemy, za chwilę jeszcze parę zdań o tym powiem,
No to skończycie marnie, bo teraz już macie próbkę tego, co potrafi ta koalicja bezprawnie, w jaki sposób jesteście traktowani, w jaki sposób jest przywracana praworządność, a w momencie, gdy będzie prezydent, to oni z ich obozu, to oni przepną wszystko. Także po prostu pójdziecie siedzieć, mówiąc krótko, żeby to do was dotarło. Pójdziecie siedzieć i nikt wam nie pomoże, ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Stworzy się monopol polityczno-sądowo-medialny i najzwyczajniej w świecie pójdziecie siedzieć. Jeśli ten argument do was nie przemawia, to już nic do was nie przemówi. A wracając do tej sytuacji w krakowskim, w małopolskim, no to tam, proszę państwa, jak w soczewce widać, bo dotąd się mówiło, że jest jakiś spór na linii Ziobryści-Morawieckiej, no ale tam się okazało, że tam jest mnóstwo sporów. Tam jest mnóstwo sporów, bo wcześniej mieliśmy wypowiedzi pani Wasserman, no prominentnej polityk z Prawa i Sprawiedliwości, które były sprzeczne z wytycznymi Nowogrodzkiej. Wiem, że poleciał Adamczyk, który jest człowiekiem Beaty Szydło. Co prawda Beata Szydło, przynajmniej w tej warstwie deklaratywnej, zachowywała się lojalnie, no ale wszyscy mają podejrzenia, że była jedną z prowodyrów tego konfliktu, który był w Małopolsce. Mamy tu ludzi Morawieckiego, bo ten człowiek, który tam pięciokrotnie przegrał głosowanie, czyli Łukasz Kmita. To jest człowiek Morawieckiego, nie tylko Kaczyńskiego. No jak Kaczyńskiego, to jeszcze trzeba dołożyć do tego Terleckiego, który organizował tam też dość żenujące spektakle. Proszę państwa, przepraszam. No i wreszcie ten wybór Łukasza Smułki, który jest jedynym rozsądnym w tej zaistniałej sytuacji, ale to wcale nie wyciszyło tych nastrojów, wcale nie uciszyło tych konfliktów. No przecież najbardziej radykalnie odniosła się do tego Barbara Nowak, była kurator Małopolski, która mówiła wprost, że zostali nagrodzeni zdrajcy, czyli pan Smułka jest kojarzony z tą grupą montowników, która wcześniej blokowała wybór Kmity. No i faktem, że ten jeden pocieszający, optymistyczny akcent jest taki, że on wyraźnie powiedział, że prezes jest super i że on tutaj realizuje kompromisową propozycję szefostwa partii, ale to też są, proszę państwa, pozory. Ja wiem, że to się łatwo mówi, no bo jak ja sobie wysłuchałem tych wszystkich wypowiedzi poszczególnych ludzi, którzy biorą udział w tych konfliktów, a szczególnie tych leśnych dziadków, no ale ktoś tych leśnych dziadków tam wsadził, no panie prezesie Jarosławie Kaczyński, do tych struktur małopolskich, no to naprawdę ciężko wybrnąć z takiej sytuacji. No jeszcze nie wiem, który raz podkreślam, że tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są emocje, no to są największe problemy i to nie da się pstryknięciem palców. No jak się ktoś zaprze, uprze, targają nim emocje, czy zawiść, czy ambicje, czy nawet nienawiść, czy jakieś inne konflikty, to jemu nic nie przetłumaczy, ani dobro ojczyzny, ani tym bardziej dobro partii, chociaż odwrotnie powinienem powiedzieć. I to są bardzo ciężkie sytuacje, więc ja tu jakichś złotych recept na to nie mam, no ale jak mówił towarzysz Lenin, no kadry, to ja tych kadr nie wybieram. Ja się mogę dogadać z człowiekiem inteligentnym, a głupiemu to, jak wiadomo, i referatu mało. Tak czy inaczej, kolejny raz, trzeci bodajże, ostatni dzwonek. Jeśli te syfy partyjne nie zostaną wyczyszczone, jeśli nie zmieni się profil wizerunkowy partii, oczywiście ten profil trzeba odmłodzić i nie będzie powtórki z kampanii w stylu Andrzeja Dudy, no to pójdziecie siedzieć. Pójdziecie wszyscy siedzieć i tyle z tego będzie. A niestety jeszcze z wami to wielu z Polaków pójdzie siedzieć w ramach kolejnych cudownych nowelizacji projektów, chociażby takich jak Mowa Nienawiści, gdzie to już jest całkowicie podporządkowane jednej linii ideologicznej. Także, szanowni panie i panowie z PiS-u, albo weźmiecie tyłek w troki, albo czwarty raz pójdziecie siedzieć. No nie czwarty, pójdziecie siedzieć czwarty, piąty, dziesiąty, jedenasty, setny, a może i tysięczny, bo kandydatów jest dużo do siedzenia. No i w zaistniałych okolicznościach to są co najmniej trzy podstawowe rzeczy do zrobienia. Pierwsza jest najtrudniejsza, to wyłonienie kandydata.
Ja się wcale nie upieram, że to musi być ogłoszone tu i teraz. Raczej strategicznie tu się z Kaczyńskim zgadzam, należałoby, bo takie są medialne gdzieś tam doniesienia, że Kaczyński czeka na to, co zrobi strona przeciwna. I to jest, myślę, niezły pomysł. Tak jak z tym bym się akurat nie spieszył, ale już teraz ten człowiek powinien być wyłoniony, albo co najmniej dwóch kandydatów, no góra trzech, żeby wiedzieć na czym się stoi. Jaki jest profil tego kandydata, to mówiliśmy 100 razy, więc nie ma co tutaj dalej opowiadać. W każdym razie istotne jest to, aby to był człowiek, który jest w stanie przekonać 50% Polaków, a patrząc na układ sił politycznych, to na pewno musi być człowiek, którego w stanie będzie zaakceptować wielu wyborców Konfederacji, bo bez tego nie ma mowy, aby kandydat PiS wygrał wybory. No to jest pierwsza podstawowa, no fundamentalna rzecz. Musi być kandydat, który jest zdolny do zwycięstwa. Druga albo ex aequo, to muszą zakończyć się wszystkie spory w PiS, muszą się zakończyć wszystkie błazeństwa, wszystkie żenujące sceny maglowe, jakie są w tej chwili sprzedawane publice. No i trzecia rzecz to jest ten wizerunek, i to też można traktować ex aequo. No. Jeśli PiS będzie nadal się opierał na twarzy, nie wiem, Terleckiego, Suskiego, no Jurgiela już nie ma, bo się chłop obraził. No i tych wszystkich polityków, tu jest jeszcze na polskiej chacie jest dość mocna grupa obrońców Tarczyńskiego, dla mnie to jest drugi Kurski, to jest też nie do obrony człowiek, jeżeli chodzi o wizerunek, agresywny wizerunek partii, no to też Polacy po prostu tego nie kupią. Tutaj musi się pojawić sztab nowych ludzi, tak jak się pojawił wtedy Mastalerek i Szydło. Teraz Mastalerek, to mam do niego też wiele zastrzeżeń, bo chłopu sodówka odbiła całkowicie. No ale wtedy w 2015 roku to było coś. Teraz mamy też zupełnie inną sytuację polityczną, ona najbardziej przypomina, proszę państwa, działa na razie. Bardziej mi przypomina lata, początek lat 90., bo kryzysy polityczne są po wszystkich stronach. To, że PiS ma problemy, to wcale nie znaczy, że Koalicja Obywatelska nie ma problemów. No już wspominając o trzeciej drodze i lewicy. Wszyscy są w jakimś kryzysie, nikt tu nie jest na fali. A przypomnę, że w 2015 roku było tak, że no, koalicja PO-PSL była praktycznie na dnie, dołowała, śmiali się z niej prawie wszyscy, oprócz silnych razem. A wtedy ich nawet jeszcze nie było, no ale to jest ta sama grupa. Natomiast PiS był na fali, PiS miał nowe otwarcie, miał rewelacyjny program, no, rewelacyjny, miał całkowicie nowe otwarcie, coś, czego w Polsce się, co się w Polsce jeszcze nie wydarzyło, z tym 500+ na czele, i to była absolutnie nowa jakość. No i to się w tych warunkach nie da powtórzyć. Tego handicapu się nie da przywrócić. To będzie zupełnie inny pojedynek i bardzo ostry pojedynek. Miejmy nadzieję, bo tu akurat za to trzeba trzymać kciuki, że po drugiej stronie ta liczba konfliktów będzie jeszcze znacznie większa niż w PiS-ie, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Przepraszam. Jeśli PiS poważnie mówi i myśli o tym, że prezydentura jest priorytetem, to ja bym chciał to zobaczyć. Bo jak na razie, że nie tylko priorytetem są wewnętrzne konflikty, ale i akcje, których ja kompletnie, proszę państwa, nie rozumiem. No, ten wiec z udziałem klubów Gazety Polskiej był po prostu żenujący. Ja nie chcę tutaj nikomu podnosić ciśnienia w czasie wakacyjnym, ale ja mam bardzo prostą zasadę, proszę państwa. Kiedy się mówi o pieniądzach, grubych pieniądzach publicznych, no to trzeba po prostu pokazać kwity. Tego oczekiwałem od Owsiaka, tego oczekuję od księdza Michała O. w tej chwili. Ja w jakoś w męczeństwo tego księdza i całą tą otoczkę, na której w tej chwili PiS próbuje skupić uwagę opinii publicznej, nie za bardzo wierzę. No, trąca mi to jakąś tandetą. Coś podobnego do tego, co była mowa o torturowaniu Kamińskiego poprzez sondę żywieniową, gdzie internet bardzo szybko odpowiedział, że dzieci są poddawane tego typu zabiegom, ciężko chore. Tą drogą się i organizowanie takiego wiecu, gdzie się krzyczy gestapo, gestapo, Tusk, no to mi bardziej przypomina obronę krzyża gdzieś z lat 2010, wiadomo jak to się skończyło politycznie, serią porażek, niż poważnym podejściem. Ja wiem, że tu trzeba grać na wielu fortepianach, bo to jest, nie można odpuścić sobie najbardziej radykalnego elektoratu, bo to jest czysta głupota, z tego się politycznie żyje, no taka jest cyniczna prawda. No ale pamiętajcie państwo, że to wszystko idzie w świat, idzie w internet.
internet, idzie w media i tak naprawdę sprowadza się do jednego hasła: oni pójdą na wybory. Znacie Państwo pewnie ten spot, którym straszyła Koalicja Obywatelska. Więc to jest najgorsza z form możliwych prezentacji partii przed wyborami prezydenckimi, bo tu zupełnie inny przekaz musi być podany. No i jakby na to nie patrzeć, musi to być przekaz no nacelowany w ten nieszczęsny środek, z dopieszczaniem tego radykalnego skrzydła, bo to jest ten elektorat, który powinien zapewnić co najmniej wejście do drugiej tury i tutaj nie można przeginać w drugą stronę. No ale jeśli się nie pozyska elektoratu, no nie tyle środka, co elektoratu z innych środowisk politycznych, no to można zapomnieć o zwycięstwie w drugiej turze, dlatego ten przekaz musi być zupełnie inny. To są oczywiście moje uwagi, można je traktować w sposób zupełnie luźny, swobodny, a można je też całkowicie olać, ale śmiem twierdzić, że parę razy przedstawiłem taką analizę społeczną, polityczną, która pomogła rozstrzygnąć sprawy w Polsce w dobrym kierunku, a nawet niektórzy działacze PiS, i to tacy prominentni, przyznawali i gratulowali trzeźwego i czynnikowego spojrzenia. Więc można też potraktować te słowa, proszę Państwa, jako dobrą radę, i to nie na zasadzie wujka dobrej rady, tylko na zasadzie uwag człowieka, który jednak trochę w tej polityce spędził czasu i od czasu do czasu udało mu się wstrzelić w nastroje społeczne, udało mu się postawić trafną diagnozę. Zwłaszcza, że tutaj, proszę Państwa, nie trzeba żadnej filozofii, żadnego wybitnego umysłu, żeby do takich konkluzji dojść. Szanowni Państwo, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wniosek. Jeden wniosek tym razem, który już podałem. Albo się weźmiecie za robotę, albo się skupicie na tym, aby pokonać przeciwników politycznych, albo będziecie się skupiać na sobie i pójdziecie siedzieć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.